Edyta Nawrocka, witam Państwa 1 kwietnia. Zapraszam na serwis informacyjny. Orkan Niklas, który pojawił się nad Europą Środkową, wyrządził wiele szkód w Polsce, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Niestety są ranni w powiecie wałbrzyskim. Trwa szacowanie strat. Siła wiatru w nocy była największą od momentu ogłoszenia alarmów meteorologicznych. Wiatr miejscami wiał z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę. Jednym z najbardziej poszkodowanych województw jest Dolnośląskie. Straż Pożarna już sporządziła bilans ostatnich 2 dni. Państwowa Straż Pożarna w ciągu tych 2 dób wyjeżdżała ponad 1130 razy. Ostatniej doby to było 800 interwencji. I mówimy tutaj o południowej i środkowej części naszego województwa. Od Zgorzelca przez Lubań, Lwówek, Kamienną Górę, powiat wałbrzyski, świdnicki, aż do Wrocławia. Najwięcej interwencji odnotowali strażacy w samym Wrocławiu. Częściowo Straż Pożarna podaje już statystyki dotyczące zniszczeń spowodowanych przez wichury. Na Dolnym Śląsku uszkodzonych zostało 169 budynków, w tym 87 mieszkalnych. Uszkodzenia to głównie konstrukcje dachów. Niestety nie obeszło się bez osób poszkodowanych. Na razie Straż Pożarna potwierdza 2 przypadki, gdzie odnotowano 3 ranne osoby. Pierwsza sytuacja to jest w Sokołowsku, koło Wałbrzycha. Tam 2 osoby poszkodowane, mężczyźni jadący samochodem, busem na samochód podczas jazdy spadło drzewo. I tych 2 mężczyzn zostało poszkodowanych, ale życiu ich nie zagraża niebezpieczeństwo. Kolejna osoba to miejscowość Bagieniec, koło Jaworzyny Śląskiej, tak, Bagieniec. Tam na skutek wiatru najprawdopodobniej przewróciła się przyczepa samochodu ciężarowego. Samochody jadące z naprzeciwka, 3 samochody osobowe uczestniczyły w tej kolizji. Jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu. Sporo pracy mieli strażacy w Wałbrzychu. We wtorek wieczorem i w nocy, z wtorku na środę interweniowali 72 razy, w tym aż 43 zdarzenia były związane z przewróconymi drzewami. 15 razy strażacy interweniowali przy naruszonej konstrukcji czy połaci dachu. Najwięcej działo się w gminie Wałbrzych, 25 bodajże zdarzeń, z tego co pamiętam. W gminie Stare Bogaczowice 12 zdarzeń i w gminie Czarnebór 12 zdarzeń. Na razie nie wiadomo, na ile szacowane są szkody spowodowane przez żywioł. Sztaby kryzysowe nadal pracują na terenie miasta i powiatu. Wałbrzyska policja zatrzymała sprawcę fałszywego alarmu bombowego. Anonimowy mężczyzna zawiadomił policję o bombie podłożonej pod tamą w Zagórzu Śląskim. Alarm okazał się fałszywy, a sprawcy grozi do 8 lat więzienia. Natychmiast po anonimowym telefonie na numer 112 na miejscu zdarzenia pojawiła się Straż Pożarna, policja z Wałbrzycha i Świdnicy, także grupa sapersko-minowa, która przeczesała teren w poszukiwaniu bomby. Jak informuje rzecznik wałbrzyskiej policji Janna Żygłowicz, alarm okazał się fałszywy. Cały teren został jednak sprawdzony. Okazał się czysty. Nie było potrzeby ewakuowania kogokolwiek. Policja rozpoczęła poszukiwania mężczyzny. Żartownisiem okazał się 33-letni mieszkaniec miejscowości Wrzeszcze Małe. Za fałszywe zawiadomienie grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 400 tysięcy złotych kosztowała budowa parku Malucha przy szkole podstawowej nr 21 na Podzamczu. Park powstał w ramach budżetu partycypacyjnego, a projekt złożył Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk. Ten obiekt to nie tylko właśnie plac zabaw, bo to jest plac zabaw połączony z boiskiem dla dzieci wielofunkcyjnym, ale także przylega do boiska piłkarskiego. Także mamy po prostu utworzony tutaj cały kompleks. Plac zabaw jest ogólnodostępny, mogą z niego korzystać nie tylko uczniowie szkoły nr 21, ale i mieszkańcy. Park Malucha został przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych, mówi rzecznik prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień. Część urządzeń jest przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych, a więc to jest nowość, którą chcieliśmy podkreślić, że również myślimy o tych dzieciach, które mają prawo również bawić się z rówieśnikami i między innymi dlatego ten obiekt jest do tego przystosowany. Budowa parku Malucha kosztowała ponad 400 tysięcy złotych. Odnowiono także boiska szkolne, na których położono nową, bezpieczną dla dzieci nawierzchnię. Położono również nowy chodnik wokół szkoły i wymieniono ogrodzenie, wlicza prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Jest to kompleks, którego koszt prawie osiągnął 500 000 zł, więc bardzo dużo, ale też widać wyraźnie, że jest to piękne, bardzo takie, powiedziałbym, bogato wyposażone otoczenie szkoły. Park Malucha miał zostać oddany pod koniec 2014 roku, jednak z powodu podmokłego terenu i konieczności wykonania drenażu termin przesunął się.
Dziś ważny dzień dla szóstoklasistów. O godzinie 9 uczniowie rozpoczęli pisanie testu składającego się z dwóch części. Pierwsza część sprawdza wiedzę z matematyki i języka polskiego. Druga część to test z języka obcego. Do wyboru jest 6 języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Egzamin składa się z zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki uczniowie poznają 29 maja. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do niego dzisiaj, to drugą szansę otrzyma w czerwcu. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałema i państwo wiłkomirscy i przedstawiciele wałbrzyskich instytucji kultury czytali dzieciom wierszyki ze zbioru W Trzeszczydłowie Agnieszki Frączek. Impreza została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci przypada 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Święto obchodzone jest od 1967 roku. Wałbrzych także włączył się w obchody święta. Do multimedialnej biblioteki na Podzamczu zaproszono m.in. prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja, dyrektorów szkół, muzeum w Wałbrzychu, państwa wiłkomirskich i rzecznika wałbrzyskiej policji Magdalenę Korościk, by przeczytali dzieciom wiersze. Wszystkie badania dowodzą, że czytanie dzieciom ma znacznie większe znaczenie niż tylko przybliżanie tej konkretnej bajki czy książki. Uczy otwartego spojrzenia na dzieci, uczy dzieci otwartego spojrzenia na świat. Pokazuje, że książka jest źródłem ogromnych przeżyć, emocji, wiedzy, przyjemności i może być takim źródłem. Zadanie nie było łatwe. Utwory pochodziły z książki W Trzeszczydłowie Agnieszki Frączek. Sama autorka o swoich dziełach mówi, że ich czytanie może skończyć się połamaniem języka. 8 płowych łosi w łasku gna po kocich łubach bez kasków. Drą tam bruk, robią huk, płoty koszą im tłum płoszą. A w dodatku, gdy po łasku łosie kusem kną bez kasków, z płowych kłaków złażą w dół, tupiąc niczym głuszców pułk. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, jak ważne jest czytanie, czytanie w ogóle, a dzieciom przede wszystkim. Ale święto książki dziecięcej, które przypada tak naprawdę 2 kwietnia, my troszeczkę wcześniej zrobiliśmy tą imprezę, było taką dodatkową okazją, żeby spotkać się z dziećmi, ale również zaprosić gości znanych Wałbrzyszan. Właśnie po to, żebyśmy wszyscy mogli wspólnie przeczytać niełatwe teksty, niełatwe wierszyki, ale mam nadzieję, że na tyle atrakcyjne, żeby zachęcić dzieci do czytania, obudzić mi troszeczkę takiego apetytu na to, żeby również namówić swoich rodziców czy dziadków, żeby sięgnęli po książkę. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci jest przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci, a także zachęcenie dorosłych, by czytali swoim dzieciom. Książki powinny być obecne w życiu każdego człowieka. W naszym domu jest ponad 7 tysięcy książek i nasze dziecko się wśród książek wychowywało. Myśmy dziecku czytali, dziecko czytało samo i w tej chwili widzę, że ona też jako dorosła osoba bez książek sobie życia nie wyobraża. A czytanie dzieciom, no nie ma nic piękniejszego niż kontakt z własnym dzieckiem. Przecież jesteśmy wtedy razem, opowiadamy sobie coś, dziecko reaguje, my możemy z dzieckiem spędzić czas, no chyba to jest lepsze niż oglądanie, samotne oglądanie telewizji czy siedzenie przed komputerem. Uważam, że wszyscy powinni swoim dzieciom czytać. Podczas imprezy wręczono także dzieciom nagrody w konkursie Mój bajkowy bohater. Pracę na konkurs przysłało 287 uczniów z 12 wałbrzyskich szkół. Zespół Silent Life jest już prawie na finiszu prac w studio nagraniowym. Wkrótce ukaże się debiutancka płyta zespołu. Wszystko dzięki osobom, które wsparły wałbrzyski zespół na platformie polakpotrafi.pl. Polak Potrafi to strona internetowa, za pośrednictwem której osoby mające ciekawe pomysły mogą zbierać fundusze na ich realizację. Zespół Silent Life postanowił wykorzystać tę możliwość i spróbować zebrać pieniądze na profesjonalne nagranie swojej debiutanckiej płyty. Skarbonka zespołu zaczęła zapełniać się wyjątkowo szybko dzięki promocji akcji na Facebooku. Pieniądze wpłacali nie tylko najbliżsi znajomi. W ciągu 1,5 miesiąca udało nam się uzyskać blisko ponad 8100 zł. Dodatkowo doszły jeszcze inne możliwości finansowania, no i prawie 10 tysięcy się zebrało. No i teraz zaczęliśmy tą produkcję płyty na początku lutego. Z blaskiem życia uciekamy w noc. Uczucie to zostanie w nas.
Dla zespołu praca w studio to zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ dotychczas skupiali się na pisaniu utworów pod kątem występów na żywo. Nagrania wymagają zupełnie innego podejścia, ale duże wsparcie otrzymują od współproducenta płyty i jednocześnie właściciela studia, w którym pracują. Początki były związane z obawą, bo jednak nowa sytuacja, nowa rzecz, coś nowego, tak? W momencie, kiedy zaczęliśmy realizację całego materiału, moje wrażenie zmieniło się całkowicie. Jestem pozytywnie zaskoczony i współpraca z Bartoszem po prostu uważam, tą współpracę uważam za naprawdę udaną. To uciekamy, no, jakby jeszcze jeden jakiś harmoniczny wokal. A no to z wokalami tak, dobrze. Tak, niższy, nie? Bo tutaj wchodzimy w górę i taki jakiś kontrapunkt w postaci jakiegoś tam niskiego. By fajnie zagrało, nie? Nagrania w studio to bardzo żmudna praca. W tym przypadku, aby mieć pełną kontrolę nad brzmieniem poszczególnych instrumentów, są one nagrywane osobno, a dopiero później składane w gotowe utwory. Zazwyczaj zadajemy sobie to pytanie, czy chcemy mieć nagranie bardziej zespołowe, czy chcemy mieć nagranie bardziej, że tak powiem, sterylne w swoim brzmieniu. Tutaj postawiliśmy, że chcemy mieć pół na pół, czyli nagrywaliśmy perkusję razem z gitarą basową, która była pilotowana przez gitarzystę i wokalistę, po to, żeby przede wszystkim perkusista i basista nagrali się razem, żeby ta sekcja rytmiczna stanowiła jedność. W przyszłym tygodniu zespół powinien zakończyć już ostatni etap nagrań, czyli sekcję wokali. Potem przyjdzie czas na łączenie wszystkich nagrań w całość i dopracowanie brzmień, czyli tak zwany mix i mastering. Mix powinien potrwać być może miesiąc, być może półtorej miesiąca razem z masteringiem. Myślę, że sama płyta powinna być już dostępna na nośnikach w okolicach czerwca, no najpóźniej pod koniec czerwca, na początku lipca. Gościnnie na płycie pojawi się m.in. Buła, gitarzysta nieistniejącego już walimskiego zespołu Local God. Chłopaki z Silent Life zapowiadają również takie atrakcje jak partie smyczkowe i saksofon. Pracę w studio można podglądać na bieżąco na profilu Facebook zespołu. Przez 5 dni uczniowie Wałbrzyskiego Energetyka uczestniczyli w największych na świecie targach teleinformatycznych CeBIT, zorganizowanych w Hanowerze. Wrócili z nich pełni inspiracji i pozytywnych wrażeń. Wyjazd odbył się w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku 2. Na targach skupiono się na technologii i konferencjach tematycznych, a pobyt przypominał wycieczkę do Centrum Badawczego. Nauczanie w szkole technicznej wiąże się zawsze z koniecznością zobaczenia przez ucznia najnowszych trendów, jakie występują w technice, w zależności od danego zawodu. Wałbrzyska młodzież na targach CeBIT poznała najnowsze technologie z zakresu teleinformatyki. Między innymi dowiedziała się o nowych technologiach produkcji drukarek 3D, zdalnie sterowanych maszyn czy układów zasilania awaryjnego. Niedawno byłem wraz z wycieczką ze szkoły w Hanowerze na targach CeBIT. Było to bardzo interesujące przeżycie z racji tego, że miałem styczność z najnowszą technologią, która właśnie wchodzi na rynek. Miałem możliwość obserwować, jak te maszyny wszystkie pracują, które są wykorzystywane w przemyśle. No i przede wszystkim miałem też do czynienia z czymś, co mnie interesuje, czyli drukiem 3D. Uczniowie poznali nowoczesne urządzenia związane z systemami komputerowymi. Byli również na prezentacji najnowszych samochodów elektrycznych. Hanower, czyli światowa mekka komputerów, ogromne targi, przerastające troszeczkę nasze wyobrażenie o tym wszystkim. Ogromne wrażenie wzbudziły może nie same komputery, ale urządzenia związane jakieś takie bardziej z systemami, z sieciami komputerowymi. Uczniowie mieli też okazję osobiście porozmawiać z przedsiębiorcami z branży informatycznej, dowiedzieć się, jak negocjuje się międzynarodowe kontrakty i poznać tajniki firm od środka. Dowiedzieli się, jak wygląda kwestia zatrudnienia w europejskich firmach informatycznych. Mogliśmy poznać najnowsze technologie z zakresu programowania oraz technologii web aplikacji. Naprawdę technologie przewyższały tutaj polskie realia, co było widać bardzo dokładnie. No i też można było dowiedzieć się odnośnie pracy z zagranicznym rynkiem, jak wygląda kwestia zatrudnienia, warunki, na jakie przystajemy. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zgodni, że wizyta na targach była bardzo owocna. Planowane są kolejne tego typu wyjazdy. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.